Super oferta Polskiej Credit Union. Promocyjnie i przez krótki czas oferujemy bonus gotówkowy $500 dla wszystkich klientów składających wniosek o nową pożyczkę hipoteczną, transfer lub refinansowanie w kwocie powyżej $100,000. Dodatkowo, przenosząc swoją hipotekę do Credit Union, otrzymasz $250 na pokrycie kosztów. Razem z bonusem jest to $750. Szczegółowe informacje otrzymasz w call center lub w każdym oddziale Credit Union. Zapraszamy. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Lataj liniami, lecz załatwiaj z nami Polinex. Zapraszamy. Teatr przy Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Myssadze zaprasza na premierowe przedstawienie komedii Stefana Turskiego Wojna z babami. Spektakl, którego akcja toczy się w międzywojennym Krakowie, to ciąg dalszy wydarzeń wystawianego dwa lata temu przez ten sam zespół aktorski wodewilu Krowoderskie Zuchy, prezentującego zabawne perypetie rodzin Gzymsików i Kłaczków. Przedstawienie oprawione jest piosenkami miejskiego folkloru krakowskiego w wykonaniu kapeli podwórkowej Krakusy. Wojnę z babami mogą Państwo obejrzeć w niedzielę 22 lutego o godzinie 17 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. Bilety do nabycia w księgarniach Pegas i Pegas for You oraz w Centrum. Polsko-kanadyjski klub numizmatyczno-filatelistyczny Trojak zaprasza na szóstą polonijną wystawę i targi 1 marca w godzinach od 9 do 18 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Myssadze. Wystawa upamiętnia 70. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, 65. rocznicę bitwy pod Monte Cassino i 25. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kanadzie. Zaprezentowane zostaną monety i banknoty polskie, znaczki i koperty, obligacje i papiery wartościowe, ordery i odznaczenia, militaria, unikalna kolekcja Jan Paweł II na znaczkach świata oraz zbiór medali z podobizną Ojca Świętego. Wśród gości honorowych będą Janusz Parchimowicz, autor książki Monety Polskie i Władysław Andreasik, współautor wielotomowej książki Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na obchody Święta Kobiet 8 marca o godzinie 15 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W programie artystycznym wystąpią m.in. zespół Ludowa Nuta, Karolina Eagleton, Krystyna Piotrowska, Monika Kasprzak i Wiktoria Wojtas. Prezentacja nowości kosmetycznych, fryzjerskich i laserowych. Niespodzianka dla pań. Klara i Franciszek razem odmienili świat. Ta trzygodzinna opowieść, nakręcona w oryginalnych wnętrzach we Włoszech, o pięknym życiu i czystej miłości świętej Klary i świętego Franciszka z Asyżu, już na DVD. To doskonały prezent na walentynki. Dzwoni już dziś 416-588-0555 lub kup na stronie ksmradio.com. Katolickie Studium Młodych zaprasza. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Z okazji przypadających właśnie dziś walentynek życzymy Państwu wiele wzajemnego szacunku i serdeczności. Do zobaczenia.